pod gruzami kamienicy w Katowicach po południu znaleziono zwłoki dwóch osób. To ofiary wybuchu gazu w budynku przy ulicy Bednoża w Szopienicach. 7 osób wyciągnięto spod gruzów, w tym 3 dzieci. W budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej, który się zawalił, w sumie miało przebywać 9 osób. Do potężnego wybuchu doszło po godzinie 8. Udało nam się dotrzeć do świadka, który jako jeden z pierwszych ruszył na pomoc i pomógł wyjść spod gruzów 3 osobom. Dla mnie to był szok z samym faktem wybuchu, bo usłyszałem wielki wybuch. Wyszliśmy zza rogu z kolegą i zobaczyliśmy kupę kurzu. Na początku nie było widać, co to jest. Czy to jest budynek, czy to był samochód, cokolwiek. Po chwili zobaczyłem po lewej stronie, że nie ma budynku, więc mnóstwo gruzów dookoła i tak dalej, więc zobaczyłem, co jest grane, czy to są ludzie, czy nie. Po chwili wyszedł mężczyzna, zakrwawiony cały. Miał spalone włosy do połowy, więc rozumiem, że to był wybuch, był blisko tego wybuchu. Nie ma informacji, aby naruszona została konstrukcja sąsiednich domów, dlatego nie było potrzeby ewakuacji, ale siła wybuchu była ogromna. Dwie szkoły znajdujące się w pobliżu nie nadają się do użytku. Zostały uszkodzone budynki, okoliczne budynki. Najbardziej ucierpiał budynek, który się znajduje naprzeciwko, wokoło w budynkach. Na skutek wybuchu i ciśnienia wyleciały szyby w oknach. Po wybuchu na miejsce wysłano 8 zespołów ratownictwa medycznego. W prowadzonej ciągle od rana akcji ratowniczej nadal bierze udział prawie 200 strażaków. Na miejsce skierowany przewodnik psa służbowego do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych. Natomiast na chwilę obecną potwierdzamy informację, że w budynku, do którego doszło do wybuchu, była zainstalowana instalacja gazowa służąca zarówno do ogrzewania tego budynku, jak również do gotowania. Na razie nie wiadomo, co dokładnie zainicjowało eksplozję gazu. Mimo że służby nie podejrzewają, że ktoś jeszcze może znajdować się pod gruzami, to na miejscu cały czas trwa akcja poszukiwawcza z udziałem psów. Gdy 27 stycznia 1945 roku do Auschwitz weszli Sowieci, w obozie zagłady zastali ponad 7 tysięcy chorych i wycieńczonych więźniów. Były też stosy ciał tych, którzy wyzwolenia nie doczekali. Auschwitz powstał z żądzy panowania i z megalomanii. Paradoksalnie był kwintesencją wielkiego postępu industrializacji XX wieku. Obóz był przemyślany, zaplanowany, projektowany, szkicowany, kreślony i rozbudowywany. Dziś po 78 latach od wyzwolenia obozu oddano cześć wszystkim ofiarom największej w historii XX wieku fabryki śmierci. Przypomnijmy, że Auschwitz I powstało w 1940 roku. Na początku więziono tam głównie Polaków. 2 lata później powstało Auschwitz-Birkenau, zaprojektowane głównie na potrzeby tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Przejechaliśmy bramę. Z zgrzytem zatrzymał się pociąg na prawej stronie rampy. Z krzykiem otwierali wagony. Raus, bandyci, schnell, to były pierwsze słowa. Mężczyzn osobno i kobiety z dziećmi osobno. Byliśmy zmuszeni rozebrać się do naga. Zostaliśmy w samych butach. Żołnierze przeszukiwali nasze miejsca intymne, sprawdzając, czy nie schowaliśmy tam jakichś kosztowności. Potem było już tylko gorzej. Wyniszczająca praca, głód, strach przed śmiercią. Do tego dochodziły nieludzkie eksperymenty, jakie lekarze z SS wykonywali na więźniach, w tym kobietach i dzieciach. Byli więźniowie uczulają, że ten obóz stworzyli ludzie dla ludzi, a pewne analogie widać także teraz w XXI wieku. Wiem, że nienawiść i wykluczenie jednostek czy grup zawsze prowadzą do agresji i wojny. Wiemy, że potrzebne jest budowanie mostów pomiędzy rozmaitymi grupami czy ideologiami, aby domknąć lukę empatii pomiędzy tym, co różne. Jak do tej pory... Ja tu przychodzę jako świadek historii, ale od roku wy jesteście świadkami historii, wy młodzi.
od czasu zbrodni w Buszy. Wy jesteście świadkami historii. Po to tu przychodzimy. Według różnych szacunków w obozie koncentracyjnym Auschwitz zginęło 1 000 000 do nawet 1,5 miliona osób różnych narodowości, w tym najwięcej osób pochodzenia żydowskiego. Za tę zbrodnię osądzono tylko nielicznych, w tym pierwszego komendanta obozu Rudolfa Hessa, którego sąd skazał na karę śmierci. Wyrok wykonano w Auschwitz. 27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na tę premierę czekali fani motoryzacji i technologii. Podczas targów Ford Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zaprezentowane zostało pierwsze polskie auto elektryczne Izera. Takimi bardzo charakterystycznymi cechami jego jest cały wolumen i lekkość i czystość formy, jak również niezbyt duże zagospodarowanie powierzchni, czyli jeszcze raz wracam do czystości powierzchni. Istnieje jeszcze jeden element grafiki, który jest bardzo charakterystyczny dla naszej Izery. To jest grafika lamp, która tworzy niejako obraz takich niskich gór. Jako samochód rodzinny również powinien stwarzać, to jest bardzo charakterystyczne dla niego, powinien stwarzać taki charakter kokonu we wnętrzu. Izera może rozpędzić się do 100 km na godzinę w ciągu zaledwie 7 sekund. Wyposażona jest w systemy awaryjnego hamowania oraz informowania o znajdujących się na drodze przeszkodach. Samochód korzysta także z technologii sztucznej inteligencji. To jest technologia, która polega na tym, żeby ją nauczyć, tak? I musimy też sobie pozwolić, że ta technologia jest bardzo nowa, bardzo młoda i jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, no to niestety jest technologia, gdzie są bardzo duże parametry bezpieczeństwa, które muszą być doprowadzone, dotrzymane, żeby ta technologia wkroczyła na drogę. Są koncerny samochodowe i technologiczne, które pracują nad tą technologią i uczą tą technologię Artificial Intelligence, żeby rozpoznać przeszkody, żeby zareagować szybciej niż człowiek potrafi. Projekt samochodu będzie cały czas się rozwijał i zmieniał. Współczesna motoryzacja musi być atrakcyjna i funkcjonalna, ale też ponadczasowa i dostosowana do jej użytkowników. Oczywistą rzeczą są rozwiązania ekologiczne, czyli integralną częścią Izery zaprojektowanej jako samochód elektryczny będzie neutralność środowiskowa. Natomiast chcemy, aby Izera była samochodem praktycznym. Chcemy, aby Izera dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych mogła na równi konkurować z samochodami, które w tej chwili znamy. Samochody mają wyjechać z taśmy fabryki, która powstaje w Jaworznie. Według producentów Izery SUV wyjedzie na ulicę w 2025 roku. Setki hasydów jak co roku przyjechało do Lelowa w powiecie częstochowskim. Odwiedzają tu grób cadyka Dawida Bidermana, który w tym mieście się urodził i tutaj też zmarł. Każdy rok, co rok odwiedzamy moja pradziadka. Data jest stała, tylko że nie według kalendarza, który my znamy, ale według kalendarza żydowskiego. To jest bardzo ważne dla hasydów lelowskich, dlatego że jest to rocznica śmierci cadyka Dawida Bidermana z Lelowa, który zmarł w 1812 bądź 1813 roku. Akurat nie wiemy, który to był dokładnie rok, ale wiemy, który to był dzień. I hasydzi z Izraela, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z kilku innych krajów jeszcze przyjeżdżają do Lelowa, starają się tu być, żeby pomóc swojemu cadykowi być bliżej Boga. Już w piątek hasydzi modlili się przy grobie cadyka Bidermana. Uroczystości będą jednak trwały przez cały weekend. Dla miasta to nie tylko wydarzenie kulturalne i historyczne. O to promocję Lelowa w tym okresie nie musimy zabiegać, bo praktycznie no, czy to media, czy to telewizja, czy radio, czy prasa, czy internet, wszyscy o Lelowie wtedy piszą. Ale też taki wątek bardziej może ekonomiczny, społeczny, no też dzięki powiedzmy temu ruchowi turystycznemu w tym okresie, no zarabiają nasze sklepy, zarabiają też instytucje. Zgodnie z tradycją w trakcie uroczystości hasydzi będą wspólnie tańczyć i śpiewać psalmy.
Już w niedzielę, 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce trwają akcje charytatywne. Ta alpinistów w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie to już tradycja. Ponad 38 szpitali, dużo miast. W całej Polsce trwa ta sama akcja Alpiniści dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracujemy za darmo. Nasz wolontariat, to jest nasz wkład. Pokazujemy, że możemy w ten sposób coś zrobić pożytecznego dla szpitali, dla orkiestry, zebrać kasę i co najważniejsze, nieść otuchę dla personelu, a sprawiać radość dzieciom. Alpiniści przebrani w stroje postaci z bajek rozdali małym pacjentom cukierki, a przy okazji umyli szpitalne okna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już nie raz zostawiła tu sprzęt. Co roku trafia do nas sprzęt w postaci chociażby łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, inhalatorów. Każdy sprzęt jest na wagę złota, ale i wagę życia, bo faktycznie jest nam potrzebny, mamy duże zapotrzebowanie, ale z drugiej strony wiemy, że pomaga dzieciom, osobom dorosłym i niejednokrotnie i nie jedna jest taka sytuacja, że potrafi uratować życie. Poza akcjami takimi jak ta w Chorzowie wiele instytucji organizuje licytacje. Można kupić na przykład obrazy malowane przez lekarzy. Okazuje się, że lekarze to są osoby, które kochają sztukę. Nie tylko ją oglądać, ale także tworzą. Więc spośród osób, które tworzą, malują, rzeźbią, tańczą, śpiewają, kilkoro z nich postanowiło przekazać swoje dzieła na aukcję WOŚP-u. Więc mamy 9 prac, 8 obrazów, jeden rysunek i jedną ceramikę. W działania Wielkiej Orkiestry włącza się także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Będzie można m.in. zostać kierowcą metropolitycznym autobusu. Dodatkowo wolontariusze będą mogli w najbliższą niedzielę skorzystać z darmowej komunikacji. Przygotowaliśmy dla nich bezpłatne przejazdy autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM, aby w dniu finału, czyli 29 stycznia w niedzielę, z tych przejazdów skorzystać. Wystarczy wejść na stronę internetową ZTM, pobrać specjalny kupon. Podczas tegorocznego finału fundacja będzie zbierała na walkę z sepsą. W latach ubiegłych zebrano pieniądze m.in. na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci.